Witam Was serdecznie. Słuchajcie, jest poranna godzina w niedzielę. Wracam dzisiaj do Shenzhen, ale lot mam dopiero o 22, o 21.40 i dolecę jutrzejszego dnia o godzinie 1 gdzieś w nocy. Do domu się dostanę na godzinę gdzieś drugą. Słuchajcie, no niestety w dniu dzisiejszym nie ma możliwości, żebym zrobił live'a. Fizycznie się tego nie da wykonać. W samolocie jest Wi-Fi, ale nie wiem, czy stream pójdzie. To żarty. Czy jest internet, ale bez przesady, nie do streamu. Także no niestety musimy to przełożyć. Postaram się zrobić live'a w tygodniu. Jeżeli się nie uda zrobić w tygodniu, no to, kochani, czekamy do następnego tygodnia. Byłem w Pekinie. W Pekinie tutaj troszeczkę porobiłem fajnych jakiegoś tam wideo. Był Przemek. Przemek trochę poopowiadał o Pekinie, ale muszę się z Przemkiem spotkać, bo Przemek bardzo fajnie gada o Pekinie i w ogóle go namawiam, żeby założył kanał, żeby poopowiadał, bo taki jest bardzo mocno ekspresyjny, bardzo dużo ma wiedzy, także myślę, że powinien się podzielić z Wami tymi informacjami. Ja w Pekinie pierwszy raz. Bardzo zimno dla mnie. Tutaj temperaturka gdzieś w granicach minus 5. W ogóle Przemek powiedział, że Piotrek, kurczę, w momencie, kiedy spadł śnieg, to ty przyleciałeś. Ja mówię, no to dziękuję bardzo. Zawsze musi być ten pierwszy raz najgorszego. Niedaleko lotniska mieszkamy. Klienci zadowoleni chyba. Także pozdrawiam serdecznie. No i co, kochani? No i tyle. Tak na szybko z hotelu. No bo tak głupio by było, gdybym Wam nie przekazał tej informacji. Także pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia. Dużo pracy, coraz więcej pracy. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. I sorry, ale mam tam jakieś prezenty dla Was. Hej.